Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. struktury wiekowej uczestników spotkań, niezawisłych sądów, czy możliwości wyrzucenia Polski ze struktur Unii Europejskiej. Ja mam do pana redaktora pytanie, troszeczkę odbiegające może od tematu prelekcji, ale też kilka takich pytań było. Jak długo jeździ pan po kraju na tego typu spotkania i rozmawia pan, prawda, z osobami? I jak się przedstawia mniej więcej pana okiem struktura wiekowa osób, które przychodzą pana posłuchać i nawet czasami z panem się pospierać? I jeżeli można, czy na tym polu ma pan jakieś przemyślenia, czy jakieś może swoje spostrzeżenia? I czy to się na przestrzeni lat zmieniało? Czy jest cały czas tak samo, czy może się zmienia tak terytorialnie? Na przykład w danym województwie jest troszeczkę inaczej, a w danym województwie jest troszeczkę inaczej. Dziękuję. Nie, geograficznie nie ma żadnych takich rozróżnień. Zresztą wie pan, ja od 30 lat tak jeżdżę. I to różni ludzie przychodzą, znaczy jeden jest wspólny mianownik, że przychodzą ci, co chcą. Albo ci, co muszą, bo tam czasami przychodzą i tacy. Ale to od razu tam się, to na przykład, jak zresztą nie tylko w Polsce, byłem w Arizonie, w Phoenix na spotkaniu. No i już tam powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Pierwszy się zgłasza pan, zadaję pytanie, mówi: panie Michalkiewicz, kto pana tu sprowadził, kim pan jest, kogo pan reprezentuje, kto pana tu sprowadził, za jakie pieniądze. Szum taki na sali, tam chcieli mu przylutować, zaraz, a ja mówię spokojnie i wszystko wyjaśnię. No i powiadam, że przyjechałem tu za własne pieniądze, bo sam płacę za przeloty. Nikt, nikogo nie reprezentuje poza sobą samym. Nikt mnie tu nie przysłał. Zaprosili mnie tu panowie, którzy tu są na sali. No i tyle. No, mówię, nie wiem, czy to pana satysfakcjonuje taka odpowiedź, no ale tak jest. Na co wstał drugi pan i powiada tak: dziękujemy panu Michalkiewiczowi, że udzielił wyczerpującej odpowiedzi, ale powiada do tego jegomościa: my do pana mamy pytanie, kto pana tutaj przysłał? Także to tak było, a on powiada: ja tu jestem parafianinem, a to było w sali parafialnej, a ksiądz mówi: ja pana nie znam. No to wstał i wyszedł. Tak to wyglądało. Zmienia się struktura wiekowa. O ile przed, na początku tam lat 90. to przeważali ludzie starsi. No zresztą ja też nie jestem młody. To powinna być rzecz normalna, prawda? A to później coraz więcej było, stosunkowo więcej było ludzi młodszych. Także na tej podstawie doszedłem do wniosku, że jest jakaś zmiana pokoleniowa się dokonuje, co mi bardzo się podobało. Są na spotkaniach ze mną może mniej, ale na przykład na Marszu Niepodległości to widać gołym okiem, że to tam starcy raczej nie defilują. No chyba, że służbowo. Nie, to takich już tam się, to oni tam w kodzie głównie są zatrudniani, tam przy tych trzymaniu transparentów, bo to się nie jest męczące tam w końcu podtrzymać transparent, nawet na mrozie, to nie jest męczące. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy to bezinteresownie robią, bo jak byłem w grudniu 2016 roku w Nowym Jorku, to tam były demonstracje przeciwko Trumpowi. Już wybranemu, one nic z tego nie mogły zmienić, no ale były. Jedna za drugą się przewalały przez Nowy Jork i nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników, $18,5 za godzinę. Bo tam tak jest, nie, to w Ameryce tak jest, tam są tacy zawodowi demonstranci, którzy tam nie zawsze wiedzą w ogóle, o co chodzi, ale potem idą do kasy, tam krzyczą: precz, niech żyje, i tego, potem idą do kasy i inkasują pieniądze. Jak się któryś jeszcze da spoliczkować przed kamerą, tam łeb sobie robi, o, to wtedy znacznie wyższe stawki są, ale tak dla takich zwyczajnych demonstrantów to takie. Także to jest. Natomiast no, zmienia się oczywiście mój przekaz, bo inny był na początku lat 90. Wtedy jeszcze
no uważałem, że warto ludzi przekonywać do takich koncepcji wolnościowych. Teraz też uważam, że warto, tyle tylko, że no, ciśnienie aktualnych wydarzeń jest tak duże, że już na takie teoretyczne, że tak powiem, pogaduszki to nie ma czasu. Ale one też są potrzebne. Bardzo, bardzo. To dziękuję. Proszę bardzo. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie kończymy, tylko pani podziękowałem za miłe słowo. Mam takie pytanie, ponieważ jakiś czas temu zszokowało nas wszystkich to, co się panu przydarzyło, mianowicie zakarowanie pana przez tak zwany niezawisły sąd. Chciałem zapytać, jak sytuacja wygląda obecnie, bo pan składał odwołanie od tego wyroku zaocznego. I czy są jakieś... Zaczęła się egzekucja. Tak. I czy jakieś nowe roszczenia są w związku z tymi oskarżeniami? Ja nie złożyłem odwołania, bo to procedura jest taka, że się składa w takich sytuacjach sprzeciw od wyroku zaocznego. No i złożyłem taki, w listopadzie złożyłem sprzeciw od wyroku zaocznego, opłaciłem ponad 4000 zł za ten sprzeciw, no i czekam na odpowiedź niezawisłego sądu. Innych pozwów nie ma, tam się odbiorzami, że będzie kolejny pozew. No na razie nie ma, wie pan, tam napisał mi tam pełnomocnik, ale z takim, żebym mu zapłacił w terminie 7 dni 150 tysięcy następne. No więc ja mu odpisałem, tytułując go drogi panie mecenasie, bo on jest drogim panem mecenasem, że uprzejmie informuję, że do pańskich życzeń odniosę się w odpowiedzi na pozew. I tyle. No, zobaczymy. Na razie młyny sprawiedliwości mielą powoli. Co prawda ten wyrok w mojej sprawie sąd wydał rzeczywiście w tempie ekspresowym. I nawet się domyślam dlaczego. Otóż dlatego, że weszła wtedy w życie ustawa, ale miała vacatio legis do listopada ubiegłego roku, która wprowadzała zmiany w sprawie doręczeń, że trzeba było pozwanemu doręczyć fizycznie, nie w jakiejś fikcji, że tam on tu się tego, tylko mu doręczyć pozew. No, ale to weszło w życie dopiero w listopadzie. I sąd bardzo szybko mnie zoperował jeszcze według starych zasad. To jest, znaczy, opowieści tam rzecznika sądu, rzeczniczki Sądu Okręgowego w Poznaniu, że ja nie odbierałem tych pism, po prostu się nie mają sensu. Dlatego, że ja nie miałem żadnego interesu, żeby się nie stawić na rozprawę i się nie bronić. No przecież to tylko idiota może tak myśleć. Albo, no nie wiem, albo łajdak. Nie wiem, co lepsze jest, bo to i to źle, i to źle. Ja jeszcze dopowiem, bo ja jako wieloletni, uczestnik w rozstawach przed niezawisłym sądem, miałem na przykład takie sytuacje, że wezwanie na rozprawę doręczano mi trzykrotnie do domu, do pracy i jeszcze przez policję do domu i przez policję do pracy. Więc jeżeli sąd bardzo chce komuś doręczyć, nie, to doręczyć. Jasne, więc to wie pan, ja tym bardziej, że zlokalizowanie mnie naprawdę nie jest trudne. Przecież ja prowadzę stronę internetową, gdzie wchodzi od 7 do 10 tysięcy osób dziennie. Podaję tam adres poczty elektronicznej. I jakby ktoś chciał się dowiedzieć, gdzie ja jestem, no to wystarczyłoby napisać: panie Michalkiewicz, proszę nam powiedzieć, gdzie pan mieszka, bo chcielibyśmy panu wysłać pozew. No to bym podał adres. Tak jak to w Radio Rewań, tam słuchacz się zwrócił do Radia Rewań z zapytaniem: nie podoba mi się socjalizm i co robić? Odpowiedzieli mi: podać adres i czekać. No to ja tak samo. Inna osoba. Proszę bardzo. Ja chciałam się odnieść jeszcze do pytania pana. Chciałam poruszyć taki bolesny aspekt.
Z tego, co mi wiadomo, z tego, co ja się dowiaduję, rozmawiam ze znajomymi, to jest pan bardzo szanowanym człowiekiem, którego tak naprawdę szanuje wiele środowisk, niekoniecznie... Ale niektórzy mnie nie szanują. No, ale wiele ludzi to pana to szanuje. Bardzo dobrze, wie pan, jakbym nie miał wrogów, to bym mógł odnieść wrażenie, że to, co robię, to jest nieważne. Albo, że ludzie są fałszywi. Ale chciałam zapytać, dlaczego o pana spotkaniach, o pana przyjazdach do naszego chociażby miasta dowiadujemy się tylko pocztą pantoflową? Dlaczego to nie jest gdzieś nagłośnione? Dlaczego... No nie, tak źle aż nie tak jest, źle jest. Na mojej stronie od chyba 2 tygodni wisiała informacja o spotkaniu z podaniem adresu i godziny, także no... Proszę? Tylko podać adres i czekać, także no ja nic więcej nie mogę zrobić. A tu organizatorzy, o ile mi wiadomo, tam jakąś informację podawali. Więc najlepiej, jak ktoś, najlepiej to na przyszłość, jeśli można radzić, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć o tym, gdzie ja będę odbywał spotkanie, to wystarczy zajrzeć na moją stronę www.michalkiewicz.pl i tam wszystko jest podane. Musiałabym tak śledzić bez przerwy, czy pan już przyjedzie, czy nie, a generalnie jeszcze zajmuje się normalnym życiem. Nie wiem, co ja powinienem zrobić. Telefon wymienić. Telefon? Ja proponuję takie rozwiązanie, i zresztą nie tylko pani, tylko wszystkim osobom. Mianowicie my tutaj cyklicznie organizujemy te spotkania z panem Michalkiewiczem i innymi znanymi osobami życia publicznego i puszczaliśmy listę z mailami bądź z telefonami i rozsyłamy do tych osób, które mamy już w bazie danych zawiadomienia i każdy dostaje sobie takie zawiadomienie SMS-em i przychodzi albo nie przychodzi. Także proponuję pani, żeby pani tutaj koledze Adamowi podała i zostanie pani zawiadomienie. Proszę państwa, jesteśmy w cęgach reżimu, bo sala jest wynajęta niestety i powoli musimy się zbliżać do końca. Jeszcze ostatnie pytanie. Kto? A, pan. Tak. Nie, pan ma mikrofon. Niedawno świętowaliśmy, no nie tylko my, Brexit. Brytyjczykom dobrze wyszło, że nie byli w strefie euro, bo z tego już tak łatwo nie jest wyjść. No i pytanie, nas na polexit nie stać, ale na wypierpol pewnie tak. Czy ktoś nas będzie chciał wypierpolić? Nie, to nie chodzi o to, tylko wie pan, sytuacja Wielkiej Brytanii była trochę inna. Poza tym ja w ogóle uważam, że Wielka Brytania została wyciśnięta z Unii Europejskiej. Dlaczego tak uważam? Otóż kiedy premier Cameron ogłosił referendum, to procent zwolenników i przeciwników był prawie że identyczny, łeb w łeb. Komisja Europejska na tydzień przed terminem referendum podała oficjalną informację, ale fałszywą, że mianowicie wkrótce do Unii Europejskiej zostanie przyjęta Turcja. I po tej informacji odsetek zwolenników Brexitu w Anglii nieznacznie, ale wzrósł. Także wynik referendum był taki, jaki był. Po czym Komisja Europejska zdementowała tę swoją informację, którą podała jako oficjalną. Dlatego podejrzewam, że Wielka Brytania została wycinana. Dlaczego? Wielka Brytania, status Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej bardziej przypominał status obserwatora niż członka. Poza tym Wielka Brytania leży na wyspie, jak pan zauważył, walutę ma obcą, ma broń jądrową i tak dalej, specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Niemcom była potrzebna Wielka Brytania w Unii jak psu piąta noga. Bez Wielkiej Brytanii łatwiej im będzie uporządkować kontynentalną część Europy. Tylko Polska jest w innej trochę sytuacji niż Wielka Brytania, bo rządy kolejne uzależniły Polskę od subwencji unijnych, tak jak się narkoman uzależnia od narkotyku. I niestety teraz w inną stronę to idzie, zaczynają nas szantażować.
pojawiają się w Parlamencie Europejskim głosy, żeby w przyszłym budżecie, to znaczy 21-27, tak, uzależnić wysokość subwencji od oceny stopnia praworządności. No tu nie wiem, jak będą termometr przykładać, że no, to nie wiem, ale w każdym razie może się okazać, że przestaje się nam opłacać, ale ponieważ rządy uzależniły gospodarkę polską i finanse publiczne od subwencji unijnych, które wcale nie są takie duże. Przypomnę, bo to czasami ludziom się wydaje, wola Boga, co to tego. Kiedy Donald Tusk jako premier pojechał uzgadniać budżet na lata 2013-2020. No i wrócił na starczą, że tu wielki sukces, bo Polska dostała 400 miliardów subwencji, złotych oczywiście. No i Donald Tusk zapowiedział, że będzie jeździł po Polsce, by się naradzał, jak tu wydać te pieniądze i tak dalej. No i wziąłem sobie ołówek i liczę, no tak, to 400 miliardów, ale roczna składka Polska do Unii to jest około 18 miliardów, około, bo to zależy od kursu walutowego. No to przez 7 lat to jest 130 miliardów, więc już nie 400, tylko 270. Bo to te 130 to nasze pieniądze, to my nie dostajemy. No, koszty biurokratyzacji życia publicznego wymuszane przez Unię Europejską, bo można śmiało liczyć na jakieś 10 miliardów złotych rocznie, czyli 70 miliardów przez 7 lat. Czyli już nie 400, tylko 200. Tylko 200. No i podzielmy teraz 200 miliardów przez 7. To raptem 30 miliardów. No to, a teraz w tegorocznym budżecie poziom wydatków polskiego rządu to jest 430 miliardów. A tu 30 miliardów, więc to Donald Tusk się zachowywał tak, jakby człowiek, który zarabia 3000 zł, dostał 50 zł podwyżki i zwołuje całą rodzinę na naradę, jak te 50 zł wydać. No to, Więc Polska jest nieprzygotowana na polexit. Jak ktoś mówi, że tam, no to musi się przejść kurację odwykową najpierw. Tak jak narkoman, bo inaczej to zginie. A zanim pogrążymy się w świątecznym nirwanie, a to już niedługo, wypada odnotować kolejną rocznicę śmierci Jana Pawła II, która specjalnie niczym by się nie charakteryzowała, poza oczywiście rewelacjami na temat cudu, który miał się odbyć gdzieś za granicą i to w kraju nie chrześcijańskim, tylko jakimś innym. Żadnych szczegółów niestety nie podano, bo to jest jakaś wielka tajemnica. Natomiast ledwie tylko przeminęły uroczystości, gruchnęła jak grom z jasnego nieba wieść, że tajnym współpracownikiem rozwiedki PRL-owskiej o pseudonimie Prorok w najbliższym otoczeniu Jana Pawła II był ksiądz arcybiskup, okazał się ksiądz arcybiskup Janusz Bolonek, aktualny nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Macedonii, poprzednio w Bułgarii, poprzednio w Urugwaju. No krótko mówiąc, wysoki funkcjonariusz dyplomacji watykańskiej. Ksiądz arcybiskup, jego ekscelencja, nie zaprzeczył właściwie tym rewelacjom. Nawet nie przedstawił uniwersalnej formuły, że bez swojej wiedzy i zgody został zarejestrowany jako tajny współpracownik. Mówiąc nawiasem, był bardzo wydajnym i bardzo cennym agentem. No, nie wiadomo, czy użycie czasu przeszłego w tym przypadku byłoby uzasadnione, bo nie sądzę, żeby rozwiedka sowiecka, bo rozumiem, że ksiądz arcybiskup Janusz Bolonek jakoś tam był rozwiedce sowieckiej znany, jako agent tak cenny, więc nie sądzę, żeby rozwiedka rosyjska w tej chwili
tak łatwo z jego usług zrezygnowała. To oczywiście bez swojej wiedzy i zgody, no ale to, że tak powiem, stawia przed nami, stawia nas w sytuacji takiej, że poszukiwanie jakiegoś kolejnego cudu, który by męczeństwo Jana Pawła II tutaj nam dokumentował, nie jest chyba konieczne. Wystarczy zorientować się, jak wielu konfidentów znajdowało się, czy znalazło się w jego najbliższym otoczeniu, żeby dojść do wniosku, że tak długi pontyfikat w tych okolicznościach graniczył z cudem. Także no, z tego wynika również, że tak łatwo chyba sprawa lustracji na najwyższych szczeblach hierarchii kościelnej się nie zakończy, no bo skoro prorok się zdemaskowany został, no to pora na takich, że tak powiem, proroków drobniejszego płazu, proroków, jak to Biblia mówi, proroków mniejszych. Prorok Bolonek jest prorokiem dużego kalibru, no a prorokowie mniejsi też powinni zostać ujawnieni. Podobnie jak duchowni o skłonnościach sodomickich. Nie wiem, dlaczego jakoś nie opracowano jeszcze do tej pory właściwej metody, że tak powiem, kuracji przeczyszczającej w Kościele Świętym. Mówię tak ze względu na bliskość świąt wielkanocnych, bo rzeczywiście w Wielkim Tygodniu i w czasie świąt wielkanocnych myśl nasza szybuje siłą rzeczy ku te światom. No więc myślę, że taką dobrą metodą na kurację przeczyszczającą w Kościele byłaby metoda zastosowana przez Jana Krzysztofa Bieleckiego 4 czerwca 1992 roku, kiedy to Jan Krzysztof Bielecki był przewodniczącym klubu parlamentarnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego i jako przewodniczący klubu otrzymał od ministra Macierewicza zalakowane koperty z fiszkami dotyczącymi konfidentów. No i po zwołaniu posiedzenia klubu parlamentarnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego Jan Krzysztof Bielecki przyszedł na to posiedzenie, pokazał te koperty, że pieczęcie lakowe nie zostały złamane, to tak jak pieczęcie na grobie Pana Jezusa też nie zostały złamane, warto to przypomnieć. No i powiedział posłom tak, nie zaglądałem, ale który był, niech wstanie. No i jak Państwo może wiecie, wstało kilku posłów, w tym jeden stał niepotrzebnie, dlatego że nie był pewien, czy został umieszczony w tej kopercie przez ministra Macierewicza, czy nie został. Okazało się, że nie został, ponieważ był już przejęty przez służby tajne demokratycznego państwa prawnego naszego, a ci pozostali nie byli przejęci.